Ja wiem, że ty jak wiesz. Z Bombasu. Już? Szanowni Państwo, to ja nadal. Chciałem pierwsze pytanie postawić dla Was. Którego dnia ja mam imieniny? Kto zgadnie, to bardzo dobrze. Kto zgadnie, ten wpadnie. O, ten wpadnie. Jak Meksykano powiedział. Pod Lublinę. A nawet i pod stół wpadnie. I bardzo proszę do mnie nie telefonicznie dzwonić, tylko listownie przesyłać, żeby ja wiedział pisemnie, którego ja mam imieniny. Dzięków trochę. Na imieniny. No bo zbliżają się z tego, co wiem. Tak, tylko proszę Meksykanie, proszę. Nie wiem, ja nie wiem, daty nie znam. I, szanowni Państwo, popatrzcie w kalendarzu. Bardzo proszę o na moje imieniny, ażeby troszeczkę pieniążki wpłynęło. Ale pieniążki proszę przesyłać. A może kapusta będzie? Może bigos? No wiadomo? No wiadomo. Pod bigos dobry te jest. Wiadomo co? Wiadomo. Kompot. Kompot. Dobra. No to najlepszy kompot był. I, szanowni Państwo, kochani moi, będę ja spędzać imieniny albo w Augustowie, albo gdzieś indziej, albo w Warszawce. Ale w Białymstoku na pewno nie. Albo pojadę na swoje tereny. No spodziewamy się powoli pieniążków od z YouTube. Tak, to pojadę na swoje tereny. A ja chciałem Cię coś spytać. Proszę bardzo. A kiedy my będziemy coś robić z tymi kafelkami, bo już coraz deszcze się robią. Proszę Pana, już odpowiem. Jutro zaczynam sprzątanie. I trzeba pokosić i drzewo, ja pokazywałem tam trzeba na zimę. Proszę Pana, jak będę miał pieniążki duże na paliwo. Na euro. A niedługo się spodziewam dużych pieniążków, to zakupię 20 litrów, w euro. 20 litrów euro paliwo, bo tu trzeba dużo paliwa. Nie ma tak dużo. Dużo trzeba, proszę tak, pana. Ile? Tak. 500 litrów? Tu więcej jak... Cysterna. Proszę? Cysterna, proszę. O tu przyjedzie zaraz pociąg. Nie, ty, panie Meksykano, proszę nie podjeżdżać mnie, proszę pana, bo to nieładnie tak. Bo ja widzę, że pan też umiesz takie szpilkę wsadzać. No ale... czasami trzeba się zaśmiać. Trzeba, ale wie pan, nie tędy drogi na panu będzie. Zawsze. Bo już mnie do. A ja dla pana będę miał prezent. Okulary. A nie wiadomo, okulary. Tak? Nie powiem. Basen? Nowy? A? A ten trzeba, to nie wiem. Nie, usunąć. Nie, ja ten skleję i ten sam będzie. Ja nie chcę prezentu od ciebie. No dlaczego nie? No jak dasz, to dasz. To przyjmę. No to tak, w dam. W tym roku już nie będzie tego prezentu. No jak nie? Dopiero sierpień będzie zaraz. To będzie grzałkę. Buzałę. To ja będę grzał. Panie majorze, ja wejdę tobie i w zimną wodę. Ja pokazałem. Że jestem człowiek zahartowany. A było trzeba usiąść. Nie. Co? Jaja byś odmroził sobie. Panie majorze, jak on kupi mi na prezent nowy basen, tylko przepraszam bardzo, z tamtej strony muszę cię zachłonić. A dwa jaja ci zabrałem. I z tej strony muszę się postawić ogrodzenie, żeby nie widzieli moje przyrodzenie. I żeby to nie było na YouTubie. Nie będzie na pewno. A zdejmę spodenki. O, i tak. Obiecuję panu? No, by pan major nie nagrał. Nie nagram. A grzyb będzie, kurwa, będzie siny. I siądę w zimną, lodowatą wodę. Zimną, normalną wodę. I nic nie powiesz na to. To już nie będzie prawdziwe. Człowieku, ja jestem, powiem tobie, majorze... Będzie mu chomoryk. Zahartowany człowiek. No, tak. Zahartowany człowiek. Ty jeszcze nie wiesz, człowieku, jak ja mogę do wody włazić. W zimnej, lodowatej nawet. A co to możesz? Bo ja mieszkałem na Warmii mieszkałem, to właśnie ty nie wiesz, co to lodowata woda. No. Ty nie wiesz właśnie, człowieku. Ty nie wiesz, bo ty bałeś się nawet w ten basen wleźć. A po co mam chodzić? Ja mam palce jeszcze, goi się dla mnie. Pół jest. To właśnie jak w wodę wchodzisz, a myjesz to zakażenie,
Tu woda odciąga. Ja codziennie nogi myję. Woda goi tobie, człowieku. Tak. Tobie, o. Tak. A co ty zarobił tutaj? Gdzie ty był? Gdzie nazbierał tych butelek? To nieważne. I dalej powiem tobie. Będziemy otwierać kup butelek. Zajdziemy na Warmię, tam gdzie mieszkałem, jak jeszcze jeziorko jest, kiedy jeziorko wlazę. Goły, bez spodenek, bez niczego. I będę stać. Ale pływać pan umie chyba. Tak. Tylko, żeby nie było to na tej... Ratownika masz? Co? Ja mam młodszego ratownika. W 90 roku na Dolinach. Młodszego. Tylko papierów nie mam. Młodszy ratownikiem. Co ty? A wyjmowali UM dwie osoby, które mało się nie utopiły. O, patrz. Człowieku. No, człowieku. Ja ci pokażę papier. Kiedyś. Papier. Kim papier ja jestem? Kiblo jest. Kim ja jestem? No, a kim ja jestem? Major. Słuchaj, te twoje majorstwo to jest są mnie. A co ty możesz? O takie o. To który z panów lepiej pływa? Co? Ja mogę. Który z panów lepiej pływa? Mogę udowodnić. Ja mogę udowodnić. No to udowodnijmy. Dobra. Kiedy? No kiedy chcesz. Kiedy? Nigelka. Tu. Na patrzenie. No to dobra, jedziemy. Dobra. Aby tylko pieniążki były. Aby weszły. Tak. Ja od razu na główkę będę skakał. Ja lubię na główkę. Biegniesz, jest skocznia, chlasz, pawa. A ty kurwa nie wiem, czy w ziemię od razu możesz się wbić. A ja powiem tak. Ciepło spuścić i mi lodowadą wodę spierdolić. Lód. No. I zobaczysz. Ale będzie. To grozi hipotermią, panie właśnie, Krzysztofie. No. To grozi hipotermią, panie Krzysztofie. Panie majorze. Może być to skurcz? Cały skurcz? Jak zimna woda? Panie majorze! Gorące ciało jest. Panie majorze i Meksykano! Do was znów mówię teraz. Nie znasz chcę powiedzieć. Sposoby. Od urodzenia mieszkać przy jeziorach i pływać. No na Warmii są jeziora, to niewątpliwie. I pływać w lodowatej wodzie od maleńkiego. Jak mnie przepraszam. Dziadek nauczył. Święty pamięci mamy tata. Ja nie widział u ciebie tam. A tam dalej jest. To. Ty tam lubił cukierki ja. Słuchaj, ja się zapytam pana Meksykano. Jakim stylem umiesz pływać? No chyba prawie wszystkimi. Z tym, że najbardziej lubię pod wodą pływać. Którymi? Jakimi? Stylami? Jakimi? No kraulem, żabką, na plecach. A delfinem umiesz? Na plecach fajnie, dobrze. Delfinem nie umiem. Dziękuję. A delfinem ja umiem. Umiesz? Bo ty miałeś delfina. No właśnie, bo jak ja byłem... Chyba tak, panie majorze, chyba tak. Delfin płynie pierwszy, tak. A ty za delfina za ogon trzymasz i płynie za nim. Tak. Dobrze, nie za jajca. No dobrze, ale umie pan nurkować na bezdechu? Co? Czy umie pan nurkować na bezdechu? Tak. I z otwartymi oczami, czy zamkniętymi? I tak. A jak lepiej? Z zamkniętymi oczami lepiej. No to wiem. Lepiej zamkniętymi. Ja jestem nauczony zamkniętymi oczami. To pan wtedy nic nie widzi. A? Widzisz? Wybijasz się, wyskakujesz do wody, masz pierwszą zamknięte i otwierasz. I widzisz, gdzie jesteś. Ogółem w wodzie, jak czysta woda jest musi. To się płynie z otwartymi oczami. A z zamkniętymi oczami to normalnie skakuje, oczy ma zamknięte i płyniesz. Na oślep płyniesz. Ale dokąd wtedy? Wtedy nie wiadomo kierunku nie znasz. Przez oczy widzisz. Można ten wpaść. Uważam, że ja pływałem pod wodą z otwartymi zawsze. A ja i tak mogę to popływać. Nie. Jak wskakujesz, musisz mieć na początku zamknięte, bo chlapki w oczy i masz całe te, a później jak całe te wybijasz tak rękoma i po prostu całe te widzisz, otwierasz powoli oczy i po prostu widzisz wszystko, cała woda, czysta to woda. To płynie z otwartymi oczami,
A zamkniętymi oczami płyniesz normalnie przez... O tak o płyniesz. Skakujesz, oczy nie otwierasz i płyniesz sobie. No co możesz. A przez oczy widzisz, gdzie płyniesz. Do Afryki. Może i do Ameryki. No ja nie wiem, gdzie tam. Albo do...